Gmina Kosakowo już od jakiegoś czasu przygotowała się do wprowadzenia segregacji bioodpadów. Tak naprawdę ministerstwo już też wprowadzało taki obowiązek dla gmin, że sukcesywnie muszą wprowadzać tę segregację. Tak naprawdę idea jest bardzo szczytna. Chcemy dbać o nasze środowisko naturalne, to co nas otacza. Chcemy doprowadzać, żeby segregować już nie tylko te trzy podstawowe kolory, tak jak to się mówi, ale wchodzić szerzej, czyli również segregować te wszystkie odpady. Dlatego podjęliśmy decyzję, że już od stycznia tego roku gmina sukcesywnie będzie te odpady biodegradowalne segregować. Pojemnik jest to domowy, który stoi w domu, a woreczek, który jest w środku, jest biodegradalny. Do tego woreczka możemy 2 do 7 dni zbierać odpady tak zwane mokre z domu, czyli od owoców, warzyw, fusy od kawy, herbaty, pieczywo. Nie wrzucamy tutaj mięsa. Jest to koszyczek, który ma podstawę taką, gdzie dochodzi powietrze. Woreczek ulega również po 45 dniach biodegradacji całkowitej. Dlatego też jest prośba, żeby jeżeli komuś z Państwa zabraknie, a firma jest zobligowana dostarczyć Państwu tym woreczków, nie wkładać worków foliowych, reklamówek, bo one nie ulegają biodegradacji. Ten woreczek w całości ulega biodegradacji. Tu należy rozgraniczyć odpady zielone i odpady bio, czyli odpady kuchenne, pokuchenne. To jest całkiem co innego. Odpady zielone, korzystamy tutaj z worków, z brązowych worków i to już obowiązuje od jakiegoś czasu. Natomiast odpady bio, które weszły teraz od 1 stycznia, te odpady będą segregowane w małych 8-litrowych woreczkach, do których dokupiliśmy specjalne pojemniczki i one będą składowane w większej ilości do pojemników 120-litrowych brązowych pojemników, którzy użytkownicy muszą sobie zakupić bądź wydzierżawić od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych z Rumi.